Czekam na Krzysia, bo pojechał do sklepu. Chcę przejść do skończenia tortu, takiej dekoracji. Mam jej przywieźć takie wytłaczanki, nie wiem, foremki na masę cukrową, żebym mogła zrobić liście. Natomiast to, co możemy zrobić, to zrobimy teraz. I słuchajcie, przyszły mi takie pudełeczka i to jest hit. Ja wam dodaję tutaj link na AliExpress. Patrzyłam na Instagramie, na Allegro, ile kosztują takie pudełeczka. I tam zazwyczaj jest boy napisane, albo love, takie no konkretne nazwy i za jedno takie pudełeczko chyba 20 albo 30 zł. Ja je kupiłam na AliExpress, napisałam sobie Miki, mam nadzieję, że wszystko dobrze przyszło i płaciłam za jedno pudełko 8 zł. No bicie kolosalne. Ja wiem, że każdy chce zarobić i tak dalej, ale kurde, no w granicach rozsądku, nie? Ja jeszcze rozumiem, jak coś jest takie, wiecie, bardzo poszukiwane, drogie, jakościowo super, to sobie tam podbijają cenę i tak dalej. Ale to są zwykłe pudełka, do których wsadza się balony, żeby ładnie wyglądały. I teraz je będziemy składać, bo Miki właśnie jest tutaj, jest sobie brzoskwinkę, wziął sobie po karcie taki tekturkę, nie chcę mu zabierać, bo się boję. Jedz, jedz, dobre. Smacznego. Dziękuję. Mniam, mniam, mniam. Dobrze. Tak. Mama, mama. Tutaj już mamy przygotowane balony, bo będziemy robić taką girlandę. Ale to po kolei. Najpierw składamy pudełka. Co to, Mikuś? Co to mamusia ma? Słuchaj, a tutaj masz od rodziców na urodzinki. O kurde, o tak! Klocki tata kupił! Na urodzinki, tylko trzeba przejrzeć. Mama z tatą kupili. Tak? Tylko trzeba przejrzeć, bo są takie małe, małe elementy. No to zaraz się możecie zacząć bawić, bo ja będę robiła z tortem. I zaraz będziemy przeglądać. Tak, super! Przepraszam, o Jezus. Uważaj, takie są pudełeczka duże. Ja. Tata, dałeś mu zabawkę, to musisz mu ją pokazać. Zaraz będziemy robić kawę, ważniejsza jest zabawka. Tata. Małe pudełka poskładane, tak to wygląda. Mikołaj dzielnie pomagał, ale już myśli o klockach. Ja widzę, że on myśli o klockach. A gdzie zrzucić brzoskwinki? Gdzie są brzoskwinie? Ktoś widział brzoskwinie? Co, nie ma? No nie ma, a na pewno ich nie zjadł, więc mi się wydaje, że ma pod piłkiem. Nie, że tutaj ta pani zjadła. Pokaż, masz tu brzoskwinki? Nie, nie ma. A i te dobre były brzoskwinki? Bardzo się cieszę, że mi pomagasz w sprzątaniu. Nie wiem, jak to robią ludzie, którzy nie mają psów. Szybka kontrola. Pod małe dzieciaki. Ale te okienka i tak dalej, to wiesz, trzeba zostawić też. A tu te możemy od razu zrobić, bo to, sam... to chcę pozabierać. Ale, to będzie wkładał do buzi. Ale z tego się robi wagoniki. Kółka. No wiem. No to może lepiej zrobić z tego wagoniki. Co, żeby już je włożyć? No, ja bym to tak zrobiła. On już się ciśnie. A, no. To przecież na to by się tak nabił, a tak będą przynajmniej kółka, nie? Dobra, wkładamy szybko kółka. Ale on się lubi klockami bawić. U babci to jest przeszczęśliwe, jak ma klocki. Teraz klocki będą już wszędzie. Zaczynamy fazę na klocki. Czyli mogę się zabierać za torta. Ciąg dalszy. Co my tu mamy? Czemu mam takie zdziwienie? Ile klocków? Nakładamy. Cicho siedzę, bo to jest stresujący moment, a mamy bardzo mało baterii. No nie gadaj. Ostatnia kreska. A, chuj. Tak to robisz? No, to bym chciała. Starczyło chyba. Już tam idę. O, nawet jest dupnie za dużo. Chyba. No, widzisz? A że widać te ślady. No to nie dociska. Zostaw powietrze. Ach, chyba tu się ma pewność w tym, co robi. Widziałam filmik na YouTubie. Się w ogóle nie przejmuję, ja jestem zestresowany. Mikołaj, nie podglądaj. Mikołaj dostał klocki, pobawił się 5 minut. Czyli normalka. I leżą tam, rozwalone.
Dobra, teraz potrzebujemy coś, czym będę z to wygładać. Ja bym zostawił te fale, to nawet ładnie wygląda. Ale nie o to chodzi. Jak obrus. Chyba na teraz nie mam pojęcia, jak ty to upchasz, żeby tego nie było widać. Więc wrócimy za chwilę, jak Marta to upcha. Zobaczcie, jak Martusia wprasowała wszystkie fałdki. Ja myślę, że powinnaś mi tak wymasować brzuch i wszystkie fałdki mi tak samo wcisnąć. Gdyby tak działało, swój też bym wymasowała. To przecież jest mega proste, Martuś. Po prostu widziałeś, że to zajęło ci chwilę. To jeszcze nie jest koniec, kochanie. Wymasuj mi tak brzuch. Chcę mieć taki płaski brzuch. Zrób mi to. Jaka to jest precyzja. Jeśli ktoś, komuś się wydawało, że pieczenie ciast to jest takie na oko, to się grubo mylił. Patrzcie się, jakie zero absolutne w tym torcie jest. Czekaj, bo muszę ostry złapać. Tylko Marta robi takie torty. Wiesz, jak on się zajebiście ułoży w brzuchu? Może zawierać śladowe ilości plastiku. Teraz wszystko zawiera śladowe ilości plastiku. Módlmy się. Czekaj. Nie, teraz środek. Właśnie nie przemyślałaś tego, gdzie jest środek. Nie, na oko. Okej. Bardzo jest już klejący, bo zaczyna jakby płynąć. Wiesz, płynąć. Zaczyna zciągać do lodówki, on zaczyna zjeżdżać. W życiu nie kupiliśmy takiego tortu. Nikt z nas nie było stać. A patrz, kochanie, luksus czuć. Potem muszę to wziąć i jeszcze wyrównać wszystko, ale na razie musi się skupić. Ale on się tak słabo trzyma góra z dołem, no nie? No bo? Uważaj, żeby ci nie zjechała góra. Mój mąż jest rzeźbiarzem. To by mogło być grubsze. No. Bo tamto musi być cieńsze. Że... Nie, znaczy nie wiem. Bo chodzi mi o to, żeby to miało później jakoś stało. Bo to jak to dasz na tort, takie cienkie? Do zamrażarki muszę dodać na chwilę. Aha. No, ale to masz rację, że za cienkie. No, pokaż jeszcze ten. To jest mi ciekawe, jak wyglądają. Bo ten chyba powinien się odbić tymi listkami. No, wyciąg. Wiesz? Zarąbiste. Spoko. To jest słabe. W porównaniu do tego, nie? Tutaj chyba by trzeba było to zrobić... Czekaj, tu mam coś. I teraz by trzeba było to chyba obłopciąć. Łobetnij. No, ciekawe, co wyjdzie z tego. No i właśnie o to chodzi, że on jest praktycznie przeźroczysty, nie? No i co? Bo wygląda jak prawdziwy liść. No, ale trochę spoko i trochę niespoko. Chyba wolę te takie, wiesz... Kończymy ozdabianie tortu. Staram się, żeby to miało ręce i nogi. Tylko będzie trzeba jakimś pędzelkiem ściągnąć cukier. Tak, wiem właśnie. Tak, poza tym to super. Jakby to robił ktoś... Kto umie? No. Ale te liście robią robotę. Mhm, liście są super. Bo zaczyna się to pocić wszystko. No bo to, wiesz, jest dzisiaj tak ciepło. No, przodem ma być ładne, nie? Przodem jest. Ale to jest maksymalnie? Przecież ten stół się rozkłada jeszcze o jedno. Nie, to jest na... Tak? To jest na maksa. No, on wcale nie jest taki duży. Nie wiem, miałam wrażenie, że on jest olbrzymi, a wcale nie jest. Wcale nie jest, on jeszcze by mógł tutaj sięgać. O, tu. No, dziwne. Mikołaj pomaga tacie przygotowywać. Wszystko przestawia krzesła. Aktualnie. Bo jak policzysz, to się nie mieścimy. No ja widzę, że się nie zmieścimy. Gdzie tu upchniesz 16 osób? Gdyby każdy miał te krzesełka z IKEA, to by tutaj ich z 6 weszło może. Tak. Uważaj, Mikołaj, na głowę. Druga strona wygląda tak, ale słuchajcie, złożyłam pudełka, będziemy je uzupełniać. I robię sałatkę na zimną płytę, żeby potem postawić. Chłopaki tam ogarniają temat. Ja jestem cała popłakana od cebuli. No, śmiercionośna wręcz cebula. Praca w re.
I tutaj teraz tak będziemy siedzieć, że tam siedzi Krzyś, ja, Miki i zrobimy ładną właśnie taką girlandę z balonów, tak? Nauczył się przesuwać. Tak. Dzisiaj, a kto go tego nauczył? Mama. I teraz, mama, popatrz. Popatrz, czego nauczyłaś mojego. No, wnuka. I Mikołaj aktualnie zasuwa i myśli, że chodzi, nie? Ale chodzi tak... Wiecie, jak ciężko jest przesunąć to krzesło, tak by the way? Bo ono nie ma żadnych filców, zresztą słychać, bo wszystkie się poodklejały, a Mikołaj wysunął je stamtąd i przetransportował tutaj. Powiem wam, że jest tak ciepło, że nawet mu nie zakładam spodenek teraz, bo mi go szkoda, nie? Ja sama najchętniej bym chodziła w samym pompercie. Gdybym mogła. Ja. Mama. Krzyś liczy. Mikołaj dostał olbrzymiego misia, większego niż on. Klocki, także dzisiaj już zaczyna świętować. Wiesz, ze mną zmywarkę, to podaj. No. Dziękuję. Tutaj jestem. Dziękuję. Troszkę to trwa, ale przynajmniej robimy to razem, prawda? Jesteś już roczny chłopczyk tutaj, kochanie. Miki, tu. Dziękuję. Tu mama też musi posprzątać. Tak, to jest widelec. Brawo, super, to jest widelczyk. Dobry, po raz 1077. Martusia właśnie składa koło. I teraz potrzebujemy tutaj dać Miki. No. Mikołaj, napis. No. I ubierzemy to balonami. Chciałam tą trawą, ale zaczęło padać, więc nie pójdziemy po tą trawę. No nie. No nie, więc nie ma trawy. Ale wezmę sobie tamto z IKEA te liście, co tam są. No. I mamy też jedynkę wzrostu Mikołaj. O, pokażę. Proszę bardzo. Tak. Taka jedynka. Będziemy dopasowywać cyfry do wzrostu. Oby to nie był zwiastun ocen szkoły. O. Okej. Okay. Zaczynamy pompować balony. A to co? Żeby girlandę ustroić też zielonymi listkami. W ogóle wczoraj jak byliśmy w sklepie, to mi jeszcze osa ugryzła. Taki mam ten. Krzyś ledwo trzyma Mikołaja. To jest taki mały cindzar. No bo tu jedną ręką takie 10 kilo. Małe cindzarki. Zaczęło nam padać na zewnątrz. Patrzcie w ogóle. Tam się nam zablokowała kosiarka i sobie stoi. Tak leje, ale przynajmniej zrobiło się trochę chłodniej. A i jeszcze co? Przyszło do tortu taki nadruk. Znaczy taka cyferka. I mamy też świeczkę z jedynką, także nie mam pojęcia, gdzie tyle tych jednych ułożę. Natomiast kupiłam wszelakiej maści jedynki. Wszędzie będą. Pierwsza to jest Dalia, bo tutaj mamy masę balonów, a ona kocha balony. Jakby mogła, to by same balony, no nie? O, widzicie, to już jest uśmiech, to już jest szczęście pełne, bo ona już wie, że jakby wparowała w te balony. W ogóle powinniśmy zrobić imprezę dla psów. Bo też im jakieś urodziny by się przydało. I Dalenia dostanie pokój w balonach. Jestem ciekawa, co by zrobiła. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście taki film, ale byłby po prostu Armagedon. Ewidentnie możemy zacząć produkcję girland balonowych. Uważam, że świetnie byśmy się sprawdzili jako dekoratorzy wesel, ale tylko w czwórkę. Będzie mamy pomoc, dodatkowe cztery płuca, bo byśmy tu upadli. Ale jak to wygląda? Czadowo, nie? No, bardzo to duże. Mega! Będzie super, zobacz. Krzyś ogarnia napis. To jest napis, który kupiliśmy Mikołajowi do pokoju. I stwierdziliśmy, że to będzie super, żeby zrobić takie koło i zawiesić nad Mikołajem jakby. Ja zabieram się za robienie rosołu, bo jak impreza to rosół. Wczoraj balowaliśmy przy dmuchaniu balonów, także no co, przygotowania trwają.
Miki trochę marudny, parę balonów nam pękło, bo trochę za mocno żeśmy je napompowali. Ale one tak strzelają głośno, że co było? Strasznie głośno strzelają. No ale spoko. Wydaje mi się, żeby szło super. Myśmy robili tak, że część balonów jest mniejsza, część większa. Potem jak to zawiesimy, to wam pokażemy, bo wczoraj było bardzo ciepło. Może podejdę tam bliżej. Wczoraj było bardzo ciepło i gdy tylko balony dawaliśmy wyżej przy sufit, to one strzelały na potęgę, więc zrezygnowaliśmy z tego. Mamy też Miki napis napompowany, znaczy napompowany, w środku są napompowane balony, no to o to zadbała moja siostra, idealnie kolorystycznie to do siebie pasuje, także zarąbiście. Mamy tutaj jedyneczkę, a Mikołaj ma, co tam masz Miki? Dzisiaj cię mama lepiej ubrała kolorystycznie. Taki masz outfit, że chodź tu kochanie, pokaż się, żeby nie było, że mama nie umie cię ubrać. Ale dobrze, jak się bawi, nie będziemy ją przeszkadzać. Słuchajcie, balonów jest no od cholery. Taką girlandę zakłada się, od razu wam powiem i wszystko wam podlinkuję, bo może będziecie chcieli. My akurat zdecydowaliśmy się na takie zielone. Na takiej taśmie się zakłada i jeszcze mamy specjalne takie klejenia do balonów, żeby móc ją założyć na przykład na ścianie. Gdy nie macie, wiecie, no nikt nie będzie dla girlandy z balonów na jeden dzień bił gwoździ po ścianach, no nie? Żeby ją jakoś zawiesić, więc zobaczymy, czy to będzie się trzymało. Jak na razie mogę powiedzieć, że ten łańcuch, ta taśma, super sprawa, balony się trzymają. I wygląda to tak, że się tutaj zaczepia. O, w ten sposób. I już gotowe. Czego nie widać po prostu z zewnątrz. Kupiłam takie, takie listki właśnie, żeby albo ubrać dodatkowo girlandę, albo to koło. I Krzyś wpadł, żeby zrobić to koło. Kurde, podniesiemy chyba żarówki, lampkę do góry. I ją zaczepimy, bo nie będzie tego widać. Wszystko zasłania lampa. Przyjściu się tylko.